Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Supplementaries i dodaje nam różne itemy. I to są itemy takie dekoracyjne i takie użytkowe, różne, różniste. I tak średnio dużo ich dodaje. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 4 pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z Forge'em. Szukamy ostatniego i tutaj poprzez kliknięcie na ten przycisk duży installer pobieramy plik. Czyli tutaj klikamy i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Just Enough Items, w skrócie JEI. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co i jak craftować. Zatem zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Supplementaries. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda Supplementaries. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy pobrane te pliki, to możemy instalować i co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, to co przed chwilą mi się pokazało, to się nie miało pokazać, czyli R jak robak oraz klawisz R Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i wyskakuje nam wtedy takie okno Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK, wyskakuje nam folder roaming, w folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do folderu .minecraft, szukamy folderu versions, wchodzimy do folderu versions i w folderze versions sprawdzamy, czy mamy folder 1.17.1. Jak mamy, to OK, a jak nie mamy, to musimy uruchomić chociaż raz Minecrafta na wersji Minecraft 1.17.1, to wtedy właśnie tutaj w folderze versions stworzy nam się ten folder. No i jak już mamy ten folder, to instalujemy Forge'a, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a, chwilę czekamy, i wtedy pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki Forge'owe. No i pojawiło się okno Complete. Z sukcesem zainstalowano Forge'a. Klikamy OK i jak widzimy w folderze Versions stworzył nam się nowy folder 1.17.1 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy Launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, a jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy stąd profil z Forge'em, po czym klikamy Play, po czym klikamy tutaj i znowu klikamy Play i czekamy, aż nam się zainstaluje cały Forge i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę Mods, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu jednocześnie naciskamy na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, sprawdzamy, czy mamy tutaj wpisany %appdata%, klikamy OK, wyskakuje nam folder roaming, w folderze roaming wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy tym razem folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forge'em, to wtedy właśnie w folderze .minecraft stworzył nam się folder mods. Zatem wchodzimy do niego, po czym zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je do folderu mods. Mamy je tutaj wszystkie 3 w folderze mods, są zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Forge'em, jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i znowu mamy stronę startową gry, wchodzimy w zakładkę Mods i widzimy, że mamy zainstalowane Supplementaries i Selen i Just Enough Items. OK, wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w single player,
sobie zrobimy peaceful, żeby nas nic nie zjadło, zawsze pozwalam na cheaty, więcej opcji świata, zawsze pozwalam na skrzynkę bonusową, ok, i tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat, taki zadrzewiony bardzo. I cóż, klikamy E jak ekwipunek i widzimy, że mamy tutaj po prawej stronie moda jej Just Enough Items. Idziemy sobie na ostatnią stronę i jak widać mamy tutaj itemy z moda Supplementaris. Zatem tu sobie jeszcze, o, tutaj się zaczynają, jakiś checker block. W taki sposób się go robi, blackstone i cobblestone i daje cztery takie checker bloki. Z tego z trzech się robi slaby. Tu jest jakiś foder. Nie wiem, tu flax jest. Takie jakieś musi być roślinka, która tutaj rośnie. Daub. Nie wiem, co to jest. Dużo jest rzeczy takich, które nie mam pojęcia w ogóle, do czego mogą służyć. Ale zapewne do czegoś służą. I potem sobie możemy zobaczyć. O, tą nowa lampa. No proszę, lampa i w środku ten shroom light. O, to się może przydać, jest fajne takie. Tutaj blackstone'owa lampa, tak samo. Blackstone teal, czyli te dekoracyjne bloki z blackstone'a, deep slate lamp. To pewnie, a gdzie to jest? Tu, aha, nie robi się to. Endstone lamp, no właśnie, dużo lamp można sobie. Jakiś do powieszenia znaki, jakieś tu, o, flagi, planter, to jest na pewno fajna rzecz, piedestał, coś do pisania notatek, safe, o, skrzynka i ten, ale shulker boxy chyba tylko. Ciekawe właśnie, czy zwykła skrzynka też może być. Chyba nie, chyba tylko shulker boxy. Netherite ingot i to daje nam to. Jakaś klatka. Jakiś słoik. Fajniejszy słoik z tej roślinki, którą gdzieś tutaj można znaleźć. Sakwa, tablica, ciekawe, czy można po niej pisać, globus, niestety nie kraftowalny, nie wiem, co to jest, sconce, sconce, tak jest napisane, oczywiście tak się nie czyta pewnie, to coś świecącego jest i tak samo tutaj są, o, copper lantern, crimson lantern, sznur i spajki, to pewnie to boli, i czara, i jak to się nazywa, kurczę, no taki zegar ten piaskowy, o. I półka na itemy, i mata przed drzwi, magma cream block, Boże. I no różne tutaj są rzeczy, o, statuę, można sobie zrobić statuę, bellows, ciekawe, co to jest bellows, o, zegar można sobie zrobić, tu jakiś krank, o, i te spajki można sobie tutaj je zrobić z potionkami. Czyli co, rozumiem, że jak jest Spikes of Healing, to co, to wchodzi się na to i się odzyskuje zdrowie? Chyba tak. I cóż tu jeszcze? Pancake można zrobić, jajo i cukier i mąka i mleko, no słusznie. No i te flaksy są tutaj. Okej, to weźmy sobie, zobaczmy, tutaj jest, o, Statis Enchanted Book. O, bomba jest jeszcze jakaś taka po prostu. O, i taki kogut, który się na wietrze obraca, i złote drzwi, i neterowe drzwi. A to, co to jest? Pewnie proca. I tu się rzuca z procy takie rzeczy. No dobra, to weźmy sobie na przykład taką procę.
Tyle tylko, że żeby wziąć coś z jakiegoś itema z moda jej, to trzeba tutaj ten szary klucz zamienić na czerwony klucz, czyli musimy stąd wyjść, escape, options, controls, zjeżdżamy sobie w dół i mamy tutaj ustawienia jej i sobie zjeżdżamy jeszcze w dół i mamy coś takiego jak toggle cheat mode, czyli musimy sobie przypisać, jaki klawisz będzie nam uruchamiał cheatowanie w modzie jej, zatem ja sobie tutaj przypiszę K. OK. Wchodzimy w E jak ekwipunek i teraz sobie żeby zamienić ten klucz na czerwony, to klikam właśnie moje K i teraz mogę sobie pobierać itemy. Sobie weźmy takiego kogucika, taką procę sobie weźmy, ciekawe jak to używać, i bombę sobie weźmy, co tam, i nie wiem, takie fire resistance. 18 sekund, 48. No dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Dobra, połóżmy sobie to. I co? I to. Au. Aha, i to mam. Okej, dobra, czyli trzeba się uderzyć w to, żeby zyskać takie rzeczy. No dobrze. Jak się używa takie coś? Aha. To użyłam, a tego nie użyłam. Czy to można coś z tym zrobić? Aha, z patchami jak to się craftuje? Czyli to chyba nie jest do tego, to jest chyba do łuku zwykłego. Okej, a to... A jednak chyba trzeba mieć... Nie. Dziwne. Przed chwilą działało, teraz nie działa, jak to jest? Może raz na jakiś czas. Co z tą bombą? O, tak się nią rzuca, okej. Postawmy sobie teraz tego. To może sobie zabierzmy, żeby się nie kaleczyć co chwilę. O, i taki jest. Dobra, i jeszcze bym chciała to sobie zobaczyć, planter. Okej. I cóż, nasionka, seed. Okej. O. I pewnie nie potrzeba wody do tego. A to będzie sobie nam rosło. No dobrze. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Flut. A jakoś robi? Tak, okej. I co, i będziemy grać na tym? Wow! No pięknie! Iron Gate. Wow! Jakie świetne. I jak to się robi? Tak się robi. Okej. No dobra, no to jak widzicie, są tutaj różne rzeczy. Jedne potrzebne, drugie niepotrzebne. Jedne się przydadzą, drugie się nie przydadzą, ale można sobie upiększyć na przykład komin tym tutaj kurkiem. Furtkę też można sobie fajną mieć. No i cóż, i jak widzicie, mod działa, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam was do oglądania moich serii z Minecrafta Sky Factory 1 oraz serii z Minecrafta z modami Solo 5. Oraz do oglądania serii z Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do kanału Craftstonesa. A teraz dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.